Cześć wszystkim! Dzisiaj ugotujemy kieszenie z kurczaka z dodatkiem seru, pomidora i szpinaku. Zapraszam! Potrzebujemy oliwę, rozmaryn, paprykę, curry, pomidor, ser, szpinak i filet z kurczaka. Filet z kurczaka rozkrajamy w taki sposób, żeby można było utworzyć kieszeń. Łączymy oliwę, curry, paprykę i rozmaryn. Filet z kurczaka posypujemy solą i pieprzem z dwóch stron. Następnie smarujemy naszym sosem, też z dwóch stron. Do środka wkładamy pomidor, szpinak i tarty żółty ser. Można też wziąć mozzarellę. Wykałaczkami to wszystko spinamy, tak żeby nasza kieszeń się nie otworzyła podczas smażenia. I wykładamy na rozgrzaną patelnię. Smażymy z dwóch stron. Czas od czasu przewracając. Też przykrywamy pokrywką z kolejnością, troszkę pod prekrywką, troszkę bez. Obracamy tak, żeby nasz kurczak z każdej strony dobrze się usmażył. No i gotowe. Bardzo proste, szybkie, ale też smaczne. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Pisz w komentarzu, co najbardziej smakuje Tobie i Twojej rodzinie.